To jest jednak kilkaset metrów tejże inwestycji. No, tamten chodnik, jeżeli możemy to w ogóle nazywać chodnikiem jeszcze, był w bardzo złej kondycji. Tak naprawdę ta inwestycja to też pewnego rodzaju próba kompozycji tego, co się dzieje na Starym Mieście i tego, co się będzie działo po drugiej stronie rzeki, czyli w parku w przyszłym roku, gdzie między innymi będzie zamontowana i zainstalowana tężnia. Także już teraz zapraszamy mieszkańców na spacery. Oczywiście od razu informujemy, że teren jest monitorowany, ponieważ tutaj też było mnóstwo dzikich wysypisk śmieci, no i często dochodziło tutaj do różnego rodzaju dewastacji. Mamy też nadzieję, że jak najszybciej posadowione zostanie tutaj także oświetlenie, tak żeby ten ciąg tego bulwaru mógł być używany przez wieruszowian i gości przyjeżdżających przez cały dzień oraz długo w nocy.